wypasz po cienkim lodzie, Stefan, krótko mówiąc. To znaczy, innymi słowy, przyszło tutaj wielu warszawiaków, ale niewielu z łyżwami. I nie zanosi się na to, żeby ktokolwiek tutaj miał tańczyć jakikolwiek taniec dla ciebie, nie mówiąc już o tańcu iskrzących, spadających gwiazdek. Więc nie masz chyba dzisiaj łatwej sytuacji, zważywszy na karę, jaka na ciebie czeka. Ale może Bryndal wie coś więcej? Słuchaj.